Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie pozdrawiam, witam i pozdrawiam wciąż jeszcze adwentowo, grudniowo, ale też proszę Państwa przedświątecznie, tak, te święta już jak to się mówi za pasem, dokładnie od dzisiaj za tydzień będzie 24 grudnia, będzie to właśnie Wigilia i ostatni dzień, jak też ostatnia niedziela tegoż właśnie czasu, któremu na imię Adwent. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, na pewno żeście zauważyli, że w tym roku Adwent jest nieco krótszy, a nawet więcej niż nieco, bo normalnie my myślimy, że Adwent musi mieć 4 tygodnie. Nie, kochani, jak widzimy w tym roku, może mieć, ale nie musi mieć, ale musi mieć 4 niedziele. 4 niedziele, właśnie ten wieniec adwentowy, który Państwo widzą. W tym wieńcu adwentowym są 4 świece. Dzisiaj płoną 3 świece. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj jest 3 niedziela Adwentu i wśród tych właśnie płonących świec jest jedna świeca, która wyróżnia się kolorem, o czym za chwilę. W każdym razie 4 niedziele, ale niekoniecznie 4 tygodnie. A w tym roku właśnie Adwent będzie miał, czy ma po prostu 3 tygodnie i 1 dzień. Kochani, no właśnie, jest dzisiaj, jak powiedziałem, 3 niedziela Adwentu. Jest to 17 grudnia. Co to oznacza? Oznacza to, że dobiega też końca, tak, dobiega końca jesień i wkrótce rozpocznie się nowa pora roku, rozpocznie się zima, chociaż taką praktyczną zimę już prawie mamy, może nawet bez tego prawie, po prostu mamy, bo jest i trochę śniegu, jest trochę mrozu, jest trochę ślisko, jest czasem niebezpieczne na drogach, także jest zima, może nie tyle kalendarzowa, ale taka właśnie zima grudniowa. No i wkrótce rozpoczniemy właśnie prawdziwą zimę kalendarzową, taką astronomiczną, a będzie to 22 grudnia. Jesień zakończy się 21 grudnia, a 22 grudnia to właśnie początek nowej pory roku. No i oczywiście wtedy będziemy mieli najkrótszy dzień w roku i najdłuższą noc w roku, prawda? A potem już będzie po trosze przybywało dnia i po trosze też będzie ubywało nocy. Jak powiada przysłowie, na Boże Narodzenie, na gęsie stąpienie, na Nowy Rok, na barani skok. No to oczywiście takie to przysłowia są związane właśnie z tym czasem, który przeżywamy i kiedy to właśnie ten dzień staje się najkrótszy. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, 3 niedziela Adwentu, ma taką szczególną nazwę, mianowicie jest to niedziela Gaudete, czyli niedziela radości. Cały Adwent jest radością, taką radością wewnętrzną, radością takiej niewiasty, matki, która czeka na nowonarodzone dziecko, a dzisiejsza właśnie niedziela ma właśnie taką nazwę, szczególnie ma taką nazwę Gaudete. Cieszcie się, radujcie się, bo coraz bliżej do Bożego Narodzenia i też dzisiejsza niedziela ma właśnie trochę inny kolor szat, bo jak wiemy, przez cały Adwent ten kolor szat to kolor fioletowy, a dzisiaj właśnie ten kolor, tutaj Państwo widzą, mam właśnie taką stułę, jest to kolor różowy. Właśnie dzisiaj, nie w każdej parafii, nie ma takiego obowiązku, ale dzisiaj można odprawiać właśnie, czy sprawować Eucharystię w szatach liturgicznych o kolorze, proszę Państwa, różowym. To tyle, jeżeli chodzi o te sprawy takie informacyjne. Przechodzimy do dzisiejszej niedzieli, a dokładnie do Słowa Bożego, czyli Ewangelii, które Państwo zechcą niniejszym wysłuchać. Oto one. Pojawił się pewien człowiek posłany od Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, by zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłości, lecz posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyś mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, ja głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, dlaczego zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jan dał taką odpowiedź, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który idzie po mnie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka jego sandałów. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu,
Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Proszę Państwa, drodzy telewidzowie, właśnie Ewangelia przypomina nam o głównej postaci adwentowej, a mianowicie o Janie Chrzcicielu. My już słyszeliśmy o tym człowieku, o tym proroku, prawda? Chociaż on powiedział, że nie jest prorokiem, no ale jest właśnie, tak przynajmniej możemy go postrzegać. Więc Jan Chrzciciel to jest właśnie, można rzec, kolega Jezusa Chrystusa. Zobaczmy nawiedzenie świętej Elżbiety. Święta Elżbieta jest nawiedzona przez Matkę Najświętszą. Matka Najświętsza, czyli Maria, odwiedza świętą Elżbietę. Obie są panie w stanie błogosławionym. Święta Elżbieta czeka na narodzenie Jana, a Maria czeka na narodzenie Jezusa. I wtedy właśnie już Elżbieta wyznaje wiarę w tego, którego nosi pod swoim sercem Maria. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Zobaczcie, zachwycona święta Elżbieta, uradowana, szczęśliwa, a jednocześnie przekonana, że właśnie ona jest matką mojego Pana, czyli matką Zbawiciela, czyli matką Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel, wracamy do niego. Właśnie ten Jan Chrzciciel dzisiaj jest tak przepytywany właśnie przez faryzeuszy, przez uczonych, przez ludzi. Kto ty jesteś? Byli ciekawi, bo Jan działał bardzo, jak to się mówi, ostro. Był prawie że konkurentem, tak przynajmniej niektórzy postrzegali Jana Chrzciciela. I właśnie Jan Chrzciciel tłumaczy, że nie jest ani prorokiem, ani Mesjaszem, ale jest po prostu, jak to słyszeliśmy przed chwilą, jest tym, który powiedział: jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. Właśnie Jan Chrzciciel jest właśnie tym głosem. Usłyszmy, kochani, się ten głos. Ten głos, który jest do nas skierowany, ten głos, który informuje nas, że zbliża się noc betlejemska, że zbliża się koniec Adwentu, że zbliża się czas naszego zbawienia. On, Jan Chrzciciel, o tym nam przypomina, o tym nas informuje i to nam właśnie dzisiaj przekazuje. Prostujcie ścieżki dla Pana, prostujmy ścieżki, te właśnie ścieżki, które są tak bardzo kręte, tak bardzo często niebezpieczne, zagmatwane. Ścieżki naszego serca, poprzez spowiedź, poprzez rekolekcję, poprzez modlitwę, poprzez wyrzeczenia. Czyńmy to jeszcze cały tydzień. Na pewno, jeżeli będziemy mieli dobrą wolę, to na pewno coś jeszcze w tej materii zrobimy i te ścieżki wyprostujemy. I te ścieżki staną się cudownymi ścieżkami, po których do nas przyjdzie Jezus Chrystus, na tego, na którego czekamy, nasz Zbawiciel, i do którego zwracamy się, żeby był właśnie tym, który nas zbawi. I do której też zwracamy się, czyli do niej, Maryi, o daj nam, daj Jezusa, daj. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, wciąż adwentowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.